Dzień dobry Państwu, Dariusz Peron-Dobrzański i Daniel Kublik. Jesteśmy dzisiaj ze Studia Polaków, jesteśmy dzisiaj w mieszkaniu pani Teresy, gdzie staramy się uratować, staramy się odnaleźć dziecko Adasia Krupińskiego. Słynne dziecko na całą Polskę, które dwa razy wybroniło się przed adopcją zagraniczną, grożąc śmiercią samobójczą. Chłopak zna tylko język polski, został wywieziony do Włoch. Tak więc, drodzy Polacy, nie ma z dzieckiem żadnego kontaktu, numeru telefonu, żadnego adresu. Sąd po prostu odgrodził całkowicie panią Teresę. Zaraz odczytamy pisma. Jedyne co pani Teresa dostała odnośnie tego, że dzieciak najprawdopodobniej żyje, jest coś takiego. Wysłali bezczelnie taką laurkę z wydrukowanymi napisami na komputerze z zdjęciem jakiegoś chłopczyka, który to jeszcze nie jest on. Tak więc, drodzy Polacy, sądy we Wrocławiu troszeczkę tutaj przesadzili. My z Danielem będziemy robili niezłe akcje odnośnie tego wszystkiego. Podamy wam zaraz nazwiska ludzi, którzy są odpowiedzialni za, jak ty to ładnie nazwałeś? Wywożenie polskich dzieci. Tak, podamy nazwiska osób, które biorą czynny udział w wywożeniu dzieci za granicę, naszych polskich dzieci. Jest babcia. Jest rodzina, która interesuje się, będziemy za chwileczkę pokazywać, że to dziecko dalej tutaj mieszka w tym domu, nic nie zostało ruszone, ma swój pokój, ma laptopa, zdjęcia, wszystko jest, była walka, wielka walka o to dziecko. Przy adopcjach powinna być pierwszo powinna być brana rodzina, najbliższa rodzina, a nie obcy ludzie z Francji czy z Włoch. Jak można polskie dzieci sprzedawać za granicę? Okej. To co? Sąd rejonowy we Wrocławiu, tak? Pierwszy może zaczniemy od ośrodka polityki społecznej. Jeszcze ci przerwę, drodzy Polacy, my teraz świadomie łamiemy prawo. Tak. Teraz tak. Świadomie łamiemy prawo, ażeby oni przykładowo nas pozwali. I żebyśmy się dostali do sądu. Tak. W tej sprawie. Żeby było poruszenie, bo nikt nie chce nic pomóc, to po prostu na swoich plecy bierzemy wyroki sądowe, ewentualne pozwy za udostępnienie danych osób, które brały czynny udział w uprowadzeniu tego dziecka. Okej. To jest tak, ośrodek, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Jaka to jest polityka społeczna? Ja się pytam. Tutaj jest osoba, która wydała to postanowienie. Może tak parę sekund przytrzymam, żebyście Państwo przeczytali. Jeszcze dołączymy w komentarzach. Jeden tekst tylko przeczytam. Z mocą prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocław Śródmieście małoletni Adam Krupiński został przysposobiony. Biorąc więc pod uwagę zapadłe orzeczenie, wskazać należy, że ustały pani uprawnienia i obowiązki wobec prawnuka wynikające z pokrewieństwa. Z uwagi na powyższe nie jest możliwe udzielenie pani informacji o obecnym miejscu pobytu chłopca. Najbliższa. A także zapewnienie z nim spotkania. Na marginesie pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że stosowanie do wyżej wymienionego artykułu 7 Konstytucji zasady legalizmu tutejszej jednostki zobowiązuje się działać wyłącznie na podstawie i w normach prawa. Przecież oni sami sobie zaprzeczyli. Nazwiska. Katarzyna Zbąska. Z upoważnienia dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Kierownik ośrodka adopcyjnego. Ja nie wiem. Osoba co najmniej dziwna. To jest jedno. To jest postanowienie Sąd Rejonowy dla Wrocław Śródmieście. Sąd Rodzinny. Przewodniczący. Sędzia Sądu Rejonowego. Anna Hutyrczak. Postanowienie z dnia 29 grudnia. Na dzień po urodzinach dziecka mojego syna Michała Kublik, którego 10 lat nie widzę. Bardzo bliska data. Pani Teresa prosiła o dopuszczenie do udziału w sprawie o przysposobienie małoletniego Adama Krupińskiego. Sędzia Anna
postanawia umorzyć postępowanie. Drodzy moment, ja tylko tutaj doczytam. Tu będę tę kwestię pominę, bo najważniejsze odczytam. Okay. Mając na uwadze, iż małoletni Adam Krupiński został przysposobiony na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Wrocław Śródmieście, postępowanie należało umorzyć, bowiem wydane orzeczenie stało się zbędne i niedopuszczalne z artykułu 355 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego w związku z artykułem 13 paragraf 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Ja nie rozumiem, jak można tak, nie wiem, czy... Brakuje mi słów w ogóle, jak przewodniczący może dla rodziny, która opiekuje się od urodzenia tym dzieckiem, napisać takie rzeczy, że łamie więzi rodzinne. Przecież jest Europejski Trybunał Praw Człowieka. Ja nie, w ogóle nie potrafię pojąć tego, kim jest ta sędzina, kim ona jest. Zapewne wyślę zapytanie prawne do tego sądu, bo to jest wstyd i hańba dla sądownictwa. I dla narodu polskiego. Jak można tak działać na szkodę narodu polskiego? Na szkodę tej kobiety, która dziecko wychowywała od urodzenia. Wyrywać dziecko z rodziny, gdzie się wychował, z domu rodzinnego, w którym spędził swoje dzieciństwo. Wyrwać go i wpuścić w szpony jakichś zagranicznych adopcji? No ja rozumiem, żeby był jakiś ośrodek, że nie dawali sobie rady, ale w tym domu nie ma alkoholu, nie ma narkotyków, nie ma patologii, są pieniądze. Pani kupiła mieszkanie własnościowe dla tego dziecka, żeby mu przyszłość zapewnić. To dziecko nie potrzebowało pomocy ani adopcji, bo miało spokój i ciszę w swoim domu. Dzieciak dwa razy wybronił się przed adopcją, grożąc śmiercią samobójczą. Za trzecim razem kordon policji, drodzy Polacy, odwiózł go prosto na lotnisko do Włoch, mało tego, farbując mu włosy. Policja. Dlaczego dzieciakowi farbują włosy? To był handel, to była sprzedaż dziecka. I policja, sądy, prokuratorzy brali w tym czynny udział. I są współodpowiedzialni za to, co się stało z malutkim Adamem Krupiński. Może pokażemy ten pokój, który czeka. No. Tak. Wie pani Teresa, pani poczeka jeszcze chwilkę. Dobrze. Pokażemy pokoik małego. Czego chcieć więcej? Laptop, internet zapewniony, warunki 10 na 10 dla 14-letniego chłopczyka. Dzisiaj nie wiemy, co się z nim dzieje. Jedyne co to oni wysłali tą pseudolaurkę, tak? Jeszcze ze zdjęciem jakiegoś innego chłopaka. To... I to Miejski Ośrodek Pomocy. Ciekawe, ile wzięli pieniędzy. MOPS. Zrobił to, drodzy Polacy, MOPS. I ja... Drodzy Polacy, a co zrobicie, jak przyjdą po wasze dziecko? Wy nie możecie być bierni w tej sytuacji. Waszym normalnym, naturalnym obowiązkiem jest zająć się tą sprawą. Zająć się sprawą sprzedanego Polaka. To nasz narodowy obowiązek. Ludzie, czy ty jesteś prawicowy, czy lewicowy, masz obowiązek pomóc tej kobiecie i odnaleźć tego chłopczyka. I brak słów. Normalny pokój. No... Ja nawet miałem troszkę gorzej niż to, co jest tutaj. Wszystko jest. Wszystkie rzeczy dziecka zostały tak, jak został wywieziony. Tak wszystko to dziecko tutaj miało, żyło. Proszę zobaczyć. Wszystkie rzeczy zostały tak, jak były. Nic nie jest ruszone. Jak może Adam Krupiński będzie kiedyś oglądał ten filmik, to zobaczy, że cały czas babcia na niego tu czeka. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby... Wszystko jest. Ja mam łzy w oczach, człowieku. Wszystko jest. Chodźmy do pani teraz. Pani Tereso, ile tutaj ludzi już było odnośnie, żeby tego dzieciaka ratować, cokolwiek nagłośnić? Był Janusz Zagórski z NTV, pan Poturalski, już nie mówiąc o panu Pawle Bednarze. I nic.
I nic, nic kompletnie się nie ruszyło. Dużo było, ale nie pamiętam nazwisk. No wiadomo, wiadomo. Kontaktu nie mamy już 2,5 roku, tak? Tak. Pani Terenia, pani Teresa już nie prosi nawet tyle, żeby chłopaka zobaczyć. Już jest w takim stanie, że ona błaga, żeby raz w miesiącu chociaż zadzwoniło. Raz w miesiącu zadzwoniło członek rodziny, żeby dał znak życia. Drodzy Polacy, jak rozmawiałem tutaj z Danielem, to trzeba będzie po prostu wchodzić do tych sądów i do tych mopsów. Sprzedaż ludzi w XXI wieku. Legalny. Legalny. To jest straszne. Udostępniajcie ten filmik dalej, bo nie ma grubszej sprawy niż handel dzieci. Policja, słuchajcie, policja przefarbowała dziecku włosy, żeby pomóc wywieźć go za granicę. To nie są polscy policjanci, bo żaden Polak nie pozwoliłby wywieźć polskiego dziecka. Żaden nasz dziadek, pradziadek nie pozwoliłby ruszyć swoich dzieci. To są oprawcy narodu polskiego. Wszyscy, co brali udział w tym procederze z Adamem Krupińskim, odpowiecie za to. Obiecuję wam. Poproszę wszystkich. Kogo tylko będę mógł. Jedyne, co pozostało po Adasiu, to są zdjęcia. Drodzy rodacy, zdjęcia. Pokażemy jeszcze zdjęcia. Normalny chłopczyk, 14-letni dzisiaj. Polak, Polacy. Polak, wasz rodak. A dzisiaj nie mamy nawet adresu. Już nie mówiąc o numerze telefonu. Tutaj jeszcze pani nam opowiadała, że koledzy wymalowali mu pożegnalne kartkę, tyle mogli zrobić, żeby było widać, że tak samo koledzy tutaj w Polsce czekają. Z jednej klasy. Z jednej klasy. Drodzy Polacy, to jest temat dla każdego dziennikarza. Jak ktoś chce chociażby pomóc w nagłaśnianiu tej sprawy, no to się kontaktujcie z nami. Kontakt do mnie 578-200-018. Jestem 24 pod telefonem, jak ktoś chce pomóc. Jak to jest, że w XXI wieku ta pani nawet już... Czekaj chwilę. Co się dzieje? No. Jak to jest, drodzy Polacy, że w XXI wieku pani nie dostała pomocy od nikogo i takie młode ludzie jak my, dziennikarze niezależne, przyjeżdżają po prostu i robią to, co należy do aparatu państwa. Tak. Jak to jest? To gdzie my żyjemy? 1000 lat za murzynami? Sądy żyją z naszych pieniędzy, pamiętajcie. To są nasze pieniądze. Tak. Za nasze pieniądze to dziecko zostało wywiezione. Tak. Czyli musimy... Ja nie wiem, jak już powiedzieć, mi brakuje słów. Nasz obowiązek narodowy jest pomagać swoim rodakom. Nie wywozić ich za granicę. Już 8 milionów Polaków wyjechało za chlebem. Przez to, co nas obecny rząd robi. Za nasze pieniądze. Musimy to zablokować. Okej. Pani jeszcze chciałaby coś powiedzieć do ministra Ziobry, do prezydenta z prośbą, żeby cokolwiek zrobili. Oni obiecują tylko ten rząd nasz. Nic więcej no nie robi. To się zajmą. Będziemy wszystko publikować na bieżąco. Ale nic się na nie interesują tym dzieckiem, to ona w ogóle żyje. Pani Teresa, nie zostawimy panią, to pani obiecuje. My panią nie zostawimy. My pójdziemy z tych sądów, pojedziemy do tej opieki z panią, będziemy cały czas z panią wspierać. Bo to chodzi o nasze polskie dziecko, które ma normalny dom. Chciałaby pani coś powiedzieć, czy kończymy? Kończymy, bo ja dobrze. Nie jestem ja młoda, wiem. Żeby czekać jeszcze 4 lata, ja bym miał 18 lat. Żeby się odezwał do mnie. Nie można, trzeba coś zrobić. Pani zrobiła wszystko. Czytaliśmy dokumenty z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Pomagaliśmy. Zrobimy. Adwokaci pomagali, telewizje pomagali, wszyscy pomagają. Pan ciemni ręką tutaj za tym poradzie staje, tak. Jeszcze pan do nie dostał takiej laurki od swojego dziecka. Kochana babcia. Tak. Nie to znaczy, to na biturze. Babcia, która wychowała... Proszę. Babcia, która wychowała dziecko od małego. Został po prostu uprowadzony z tego domu, w którym miał miłość i wszystko miał, co trzeba. A więc ja sam jestem wychowany przez babcię. I żyję normalnie. Uprowadzili dziecko, normalnie uprowadzili, sprzedali. Wszyscy oprawcy z opieki społecznej.
Ja wam obiecuję z całego serca, że wszystkich z Dariuszem, z moim prezesem, ze Studio Polaków, ze wszystkimi dobrymi Polakami, którzy się teraz jednoczą, obiecuję wam wszystkim, że za te dziecko odpowiecie pojedynczo. Będziecie uciekać z Polski i będziecie zrzekać się obywatel z polskich jak to dziecko biedne. I będziecie na takiej tułaczce samej jak to dziecko. Ja wam to obiecuję, przysięgam wam to. Okej, okay, kończymy. Jeszcze chcesz coś? To samo co Daniel. Koniec. Idziemy po was. Jest nas coraz więcej. A za tego dzieciaka to odpowiecie wszyscy. Od mopsu po sądy, po każdego skorumpowanego policjanta. Ja wam obiecuję, macie takiego pecha ze mną, że mnie się udała tamtym dzieciakom nie. Obiecuję. A więc rodziny na zastępczej z Jeleniogórskiej zabrała dziecka na medale tej puchary, co dziecko grało. A która to zabrała? Jak ona się nazywała? Ewa Czosnek. Z Wrocławia. Tak, no z Jeleniogórskiej, bo tam był ostatnio. Ale podali pani powód jakiś, dlaczego to dziecko zostało zabrane? Nie, dlatego, że ja jestem stara, już nie dam rady dziecko wychować. A jak pani wychowała tyle lat, to tyle co? Lat jakoś dałam radę i robię ciężkiej. Czyli oni nie znając pani sytuacji, nie. Wymyślili sobie taką linię i tak. Szli po niej, bo wiedzieli, że ona zaskoczy. Przykre bardzo to jest. Naprawdę. To jest niewiarygodne. Nawet była sprawa adopcji, nawet sąd mnie do niej powiadomił, ta opiekunka prawna. Ona powiedziała, że dziecko nie będzie miało nigdzie lepiej jak za granicą. Bo ty ale skąd ona wie? Taką daje przyszłość, tak robi no, pedagog. Da mu przyszłość, życie w śmietniku albo spanie na ławkach. Ona ma mieszkanie, ja mu wykupiłam. A komu pani teraz to mieszkanie zostawi? No to jest dla tego dziecka. Nie ma nikogo innego. Nie ma. Pani specjalnie kupiła mieszkanie dla dziecka. Tak. Do grobu tego nie wezmę. A jego matce nie nam będzie zasłużyła. Idziemy po was, zbrodniarze. Ja mówię, idziemy po was. Idziemy po was. Będzie zasłużyła. Będziemy mieli Polaków prawdziwych za plecami. Już się jednoczymy. Dziecko dla rolników. Wszystkich. Wszystkich weźmiemy. Powiedz mi jeszcze, Dariusz, takie mam pytanie do ciebie. Jaki prawowity, prawilny, prawdziwy Polak, patriota pozwoliłby wywieźć polskie dziecko? To jest dobre pytanie, drodzy Polacy. Ile tych ruchów narodowych w Polsce? Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Narodowcy, wielce. Polaków gdzie jesteście? Polaków wam sprzedają. A na nas zadzwonili na policję, jak ruszyliśmy temat. No. Konfederacja, tak? W Konfederacji. Tak. Prosiliśmy o pomoc w sprawie tej pani. Tak. To zadzwonili na nas policję. Film zapraszamy już niedługo będzie na Studio Polaków. Że jesteśmy konspiratorami. Tak, tak. I przyszliśmy z PSL-u lub z PO. I jak? Prowokacje. Prowokatorzy, tak. Bo poszliśmy po pomoc do tej pani. Nawet nie przedstawili się, żebyśmy podali z imienia nazwiska. Ale to temat inny, odrębny jest. Pani Tereso, zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Zrobimy ja postaram wszystko. Się, ja pani obiecuję, że ja się postaram pójść do... pójdę w poniedziałek na 100% do pana posła Grabowskiego z Kukiz 15, bo pomagał nam w naszej sprawie i przyjadę po panią samochodem, zawiozę, przywiozę pani wszystkie wnioski, pani to wypełni i ja będziemy go prosić o pomoc, bo to jest naprawdę dobry człowiek i ja myślę, że on nam pomoże. Nie, ja już nie mam nic do dodania. Wy też widzicie wszystko, jak to wygląda. Tak to właśnie wygląda. Dziękujemy wam. Udostępniajcie to jak dalej. Jak najwięcej, żeby cała Polska, cały świat zobaczył. Jakby ktoś mógł to przetłumaczyć na język angielski, napisy, to wyrażamy zgodę na... pełną publikację. Tak, pełną publikację, aby nie działać na szkodę Studio Polaków i naszego stowarzyszenia i tak samo na szkodę tej pani. Po prostu wszystko, co każde dobre intencje możecie robić, upubliczniać, zgrywać, udostępniać. Wszystko róbcie, proszę was, jak najwięcej, bo nie może być też czegoś takiego. Ja sam przychodzę taką sytuację, że 10 lat nie widzę dziecka, bo mi wywieziono je za granicę. Dlatego teraz właśnie działam w takich organizacjach, żeby pomagać ludziom, bo nie było takich ludzi, żeby mi pomogli. Nie było, byłem ze wszystkim sam. Dziękuję wam. Kublik Daniel, Studio Polaków i Paweł Dobrzański. Dariusz Dobrzański. Dariusz. Dariusz Dobrzański. Dariusz.